Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Nazywam się Małgorzata Bukiel i dzisiaj porozmawiamy o Izbie Pamięci w Dąbrówce Wielkopolskiej. Jest to niesamowita izba, która powstała w 1965 roku, która skupiała się na pamięci, na historii i pamięci mieszkańców Dąbrówki, początkowo wielkiej, a po wojnie wielkopolskiej. Została założona przez nauczycielkę, panią Wandę Hełkowską, która uczyła także w Szkole Polskiej, która funkcjonowała w Dąbrówce przed wybuchem wojny. A dzisiaj porozmawiam na temat ponownego otwarcia tej izby po dość długim remoncie, po dość długim zamknięciu z panem Markiem Pychem, który jest społecznym opiekunem tej izby, a w Dąbrówce jest stroniarzem, który zauroczył się historią tego miejsca i postanowił remont tej izby przeprowadzić i z sukcesem go zakończył, o czym też myślę dzisiaj porozmawiamy. Panie Marku, może zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle izba przeszła taki spektakularny remont? Jakie są jego efekty? Ja już wiem, że są spektakularne, a wszyscy Państwo mogą się dowiedzieć o tym na jej otwarciu, które będzie w sobotę, na które też Państwa serdecznie zaprosimy pod koniec naszej rozmowy. Ale dlaczego podjął się Pan tego zadania właśnie remontu i takiego unowocześnienia wystawy, która jest pokazywana w Dąbrówce? Jakie efekty osiągnęliście Państwo? Dzień dobry Państwu. Faktycznie izba od 5 dobrych lat przechodzi swoistą metamorfozę. Z izby, która była przeniesiona do szkoły podstawowej Pomnik Rodła z pałacu, gdzie była przez pewien czas, w 1989 roku. W 1989 roku przeniesiono całe zbiory do specjalnego pomieszczenia, które ma powierzchnię 109 metrów kwadratowych i od tego czasu w szkole opiekowano się tą izbą. Zresztą ta szkoła była wybudowana z myślą o tym, że ta izba pamięci w tej szkole się po prostu znajdzie. I pomysł na tą modernizację tej izby wykluwał się w naszych głowach, mówię naszych, bo to cały zespół pracował nad tym, od jakiegoś czasu. Pojeździliśmy, ja prywatnie pojeździłem z żoną po takich muzeach jak Muzeum POLIN, Muzeum Uchodźstwa, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Centrum Solidarności, czy nawet teraz ostatnio w Szczecinie Przełomy. I stwierdziliśmy, że ta izba ma potencjał na to, żeby te zbiory pokazać w trochę inny sposób. Zbiory były w drewnianych gablotach, trochę niedoświetlone, trochę, może trochę niedocenione, chociaż używam ostrożnie tego słowa, bo ta izba jest bardzo ważnym miejscem dla mieszkańców. I chcieliśmy spowodować jedną rzecz, żeby mieszkańcy Dąbrówki, ale nie tylko, może nawet całej gminy, a może nawet całego regionu Kozła, przypomnieli sobie o tym, że istnieją takie miejsca jak Izby Pamięci i Izba Pamięci w Dąbrówce może być jakimś impulsem do tego, żeby te izby regionalne w innych miejscowościach również odnawiać. Ale żeby przeprowadzić prawidłowy remont takiego miejsca, trzeba mieć jakąś koncepcję. Tą koncepcję wymyśliłem. Podzieliłem tą izbę na 3 działy. Na dział historyczny, na dział walki o polskość i dział taki kulturalny, gdzie jest gwara, potrawy, stroje i tak dalej. I myślę, że jeszcze oczywiście wydzieliliśmy to wielkie pomieszczenie 109-metrowe z jednym słupem tylko na takie sekcje fizyczne ściankami działowymi. Troszeczkę zaczęliśmy zgapiać od innych, no bo faktycznie jak już się wzorować to na najlepszych, dokładnie, jak się wzorować, inspirować to na najlepszych i faktycznie kilka interaktywnych rzeczy powstało w tej izbie i niektóre są nawet autorskie,
No, nigdzie tego nie było. Po prostu są faktycznie inspiracją z innych miejsc. No i takimi rzeczami jest na przykład, taką rzeczą jest patefon, który odtwarza, tak. Myślę, że za moment jeszcze przejdziemy do tych najciekawszych elementów. Ja też pana o to zapytam, bo rzeczywiście kilka, może nie eksponatów, ale kilka sposobów, w jaki państwo prezentujecie swoje zbiory, jest bardzo ciekawe dla osoby spoza regionu, ale wspomniał pan też o tym, że ta izba jest ważna dla mieszkańców, jest ważnym elementem tej w sumie małej miejscowości, jaką jest Dąbrówka. Ja myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć, skąd są te zbiory, skąd pochodzą te zbiory, skąd państwo je macie i jakby może to też naświetli troszeczkę, dlaczego ona jest ważna dla lokalnej społeczności. Tak, to zapytała mnie pani kiedyś, co dla mnie jest najważniejszym eksponatem w izbie. I ja tak naprawdę nie potrafiłem odpowiedzieć prosto na to pytanie, ale zastanawiając się trochę głębiej nad nim, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę cała ta izba opowiada o tym, jak Polacy trochę z nie swojej winy, wcieleni miejscowością do III Rzeszy, walczyli o to, żeby przetrwać w polskości. I ta izba dokładnie o tym opowiada. Każdy przedmiot zgromadzony tam mówi w jakiś sposób o tym, jak ta polskość została zachowana na tych ziemiach. I to tak naprawdę mnie osobiście jako stroniorza zauroczyło. I zakochałem się w tej walce i to też spowodowało to, że tym bardziej i tym intensywniej dążyłem do tego, żeby to wszystko pokazać w taki, na tyle ile się da, profesjonalny i nowoczesny sposób. I jednym z celów, jaki przyświeca mi w remoncie tej izby, w doprowadzaniu jej do takiego stanu właśnie nowoczesnej izby pamięci, o ile ten zbitek słów w ogóle jest jakby świetny, izba pamięci to jest coś takiego, co można w głowie sobie pomyśleć, że trochę trąci myszką izba pamięci. I nowoczesna izba pamięci, no to już jest całkowicie coś, czuję się jakiś taki powiew świeżości. Więc ten zbitek, nowoczesna izba pamięci, no idealnie pokazuje to, co się stało w tej izbie. Pokazujemy historię i walkę o polskość w taki nowoczesny sposób. I moim osobistym celem było to, żeby mieszkańcy Dąbrówki przypomnieli sobie, że mają w ogóle takie miejsce. Bo miałem trochę wrażenie, że oni o tym może nie tyle zapomnieli, ale trochę im to spowszedniało. I nie przyprowadzali tam swoich rodzin, nie przyprowadzali tam swoich znajomych, po to, żeby pokazać im i być dumnym z tego, znaczy oni dumni są z tego, że mają taką przeszłość, naprawdę dumni. To są naprawdę wspaniali ludzie, którzy uważają, że ich przodkowie walczyli o tą polskość w tamtych latach, szczególnie w tym okresie międzywojennym i w wojnie. Ale chciałem im dać chcieliśmy jako zespół im dać takie miejsce, w którym mogą to pokazać w nowoczesny sposób i być z tego dumni. Ja może jeszcze tylko dodam, bo posługujemy się pojęciem stroniarz, to tylko dodam, że stroniarz to jest określenie typowo dąbrowieckie na osobę, która z Dąbrówki oryginalnie nie pochodzi. Pan jest osobą mieszkającą w Dąbrówce stosunkowo od niedawna, w porównaniu do osób, które rzeczywiście tam, których historia rodzinna sięga XIX czy XX wieku w Dąbrówce. Więc tak, jest pan
pastruniarzem, dlatego właśnie posługujemy się tym pojęciem, które może nie jest takie oczywiste, jest pastruniarzem. Ale Pani Marku, to przejdźmy teraz do tych najciekawszych elementów, które możemy zobaczyć w izbie, może do tych elementów, które właśnie sprawiają, że ta Izba Pamięci jest właśnie nowoczesna. Jakie eksponaty, czy jakie sposoby pokazania tych eksponatów, które od wielu lat się w izbie znajdowały, jakie nowe sposoby ich prezentacji Pan w izbie zastosował? Więc jest faktycznie kilka eksponatów, kilka sposobów prezentowania treści w izbie, które wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy. Mam to szczęście w życiu, że spotykam ludzi, którzy wiele potrafią i jednym z takich ludzi jest Rafał, który jest programistą i elektronikiem w jednej osobie i lubi wyzwania. Jak powiedziałem mu na przykład, że chciałbym kupić patefon jakiś niemiecki, powiedzmy, bo taki mi się udało dostać i włożymy w niego odtwarzacz MP3, a jeszcze do tego będzie się to odbywało poprzez pokręcenie korbką, no to on, kolokwialnie mówiąc, zajarał się tematem i absolutnie tylko o tym gadał żonie w domu przez pewien czas, tak jak ja mówię mojej żonie cały czas o Izbie Pamięci, mam troszeczkę dość, ale oczywiście zrobił to i wyciągnęliśmy. Tak naprawdę on wyciągnął z tego patefonu całą mechaniczną część po to, żeby włożyć tam elektronikę, silnik, kontaktrony i odtwarza ten patefon Prawdy Polaków ogłoszony w 1938 roku, ale to się też nie dzieje bez powodu, te odtwarzanie Prawd Polaków i tego wystąpienia Kaczmarka w Berlinie, dlatego że ludzie z Dąbrówki tam po prostu byli i ten patefon jest potrzebny do wytłumaczenia kontekstu również walki o polskość, no bo Kongres Polaków w Niemczech był jedną z oznak walki o polskość w całych Niemczech. A jeżeli byli tam mieszkańcy Dąbrówki, no to znaczy, że należało to pokazać. I to robimy. To jest jedna rzecz interaktywna. Kolejnym elementem, który jest autorski, totalnie autorski, jest interaktywne okno. I to okno wyrwaliśmy tak naprawdę z ogródków działkowych w Zbąszynku. Kolega podarował mi to okno, ale nie to jest istotne, skąd ono pochodzi, tylko jak wygląda. Zależało mi na tym, żeby to było po prostu okno mniej więcej w kwadracie pomalowane olejnicą, żeby wyglądało na stare. I co się z tym oknem zadziało? Wyrzuciliśmy oczywiście szyby, bo ta izba musi być dosyć taka przyjazna również dzieciom. No nie chciałbym, żeby jakieś dziecko wepchnęło drugie w szybę i przy okazji sobie coś złego zrobiło. Zamontowaliśmy tam plexiglas, który trochę nakleiliśmy na ten plexiglas matową naklejkę. Więc nie wiadomo do końca, co jest za tym ala już szybą. A jest tam zdjęcie zespołu Pieśni i Tańca. I w momencie, kiedy otwieramy to okno, to kolega Rafał, elektronik i programista, zrobił małe urządzenie, które odtwarza dźwięk. I nawet zmodyfikowaliśmy go ostatnio, jeszcze przed otwarciem izby, żeby odtwarzało trzy utwory. Jak się otworzy to okno, to z głośników leci Dąbrowiecka wieś lub na ziemi lubuskiej, czy z Dąbrówki do Zbąszynia. Takie utwory tam wrzuciliśmy. Czyli pieśni, gdy śpiewane tradycyjnie przez zespół ludowy z Dąbrówki. Nie tylko właśnie przez zespół i to jest właśnie najlepsze, bo jest tam Dąbrowiecka wieś akurat jest śpiewana przez Ludowe Ognisko Muzyczne, które kultywuje tradycję, z Dąbrówki do Zbąszynia przez zespół Dąbrowszczanka, zespół śpiewaczy Dąbrowszczanka, który zresztą wystąpi na otwarciu, a ten pierwszy utwór na nutę dąbrowiecką jest śpiewany oryginalnie w 1965 roku w filmie przez regionalny zespół pieśni tańca imienia Tomasza Spychały, który jeszcze wtedy imienia nie miał, ale już śpiewał i to już kilka ładnych lat. I takie interaktywne rzeczy. Jeszcze mamy
oczywiście mamy jeszcze kilka multimedialnych rzeczy, które zrobiliśmy również to z monitorów, które szły na śmietnik, ale były jeszcze dobre. Dorobiliśmy do tego budowy u stolarza, dorobiliśmy elektronikę, wrzuciliśmy w środek jakieś mikrokomputery, wszystko to działa, odtwarza filmy. Mamy stół dotykowy, multimedialny, przekazany przez zarząd województwa, ale również nie byłbym sobą, jakbym nie wymyślił czegoś dodatkowego i miesiąc przed otwarciem izby ponownym obudziłem się o 3 w nocy i wymyśliłem, że można by zrobić jeszcze taką retrospekcję troszeczkę zdjęciową i zrobić aktualne zdjęcia domów, w których była polska szkoła. I takie zdjęcia powstały. Mam zdjęcia z poprzednich lat, takie czarno-białe, domów pana Wieczorka, Kostery i Błocha. I w tej chwili Sebastian Kaczmarek, kolejny człowiek, który pojawił się na mojej drodze, który jest fotografem, zrobił z tych samych miejsc praktycznie takie same ujęcia i będzie można porównać sobie, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Ja to nazywam taką analogową interakcją. I takich analogowych interakcji jeszcze w przyszłości dołożymy do tej izby. Mimo że już nam powoli brakuje miejsca, ale damy radę. Gdzieś znajdę, upchnę to. Tak, dobrze, że pan o tym wspomniał. Oczywiście te zmiany, które państwo wprowadziliście, to nie tylko dołożenie elementów multimedialnych, ale też takich, powiedziałabym, które wymagają interakcji, a nie są multimedialne. Między innymi zdjęcia domów, w których były polskie szkoły, ale też na przykład szafa. Specjalnie robiona na zamówienie szafa, która przedstawi nam co? Ta szafa, na tą szafę był taki pomysł, żeby wrzucić tam wycinki z gazet. I te wycinki już się pojawiają. Sfotografowaliśmy je, bo bardzo trudno je skanować, bo one są duże i umieszczone w księgach no, takich pamiątkowych, więc je sfotografowaliśmy. Powiększyliśmy i tam będzie można obejrzeć kilka historii, tak naprawdę. Będzie część wycinków związana z kulturą, będzie część związana ze szkołą, z budową szkoły, no i będzie część związana z pałacem, między innymi z jego losami wcześniejszymi. Chociaż te wycinki, one już nie będą nie wiadomo jakie stare, ale uważam, że w takich miejscach jak Izba Pamięci nie zawsze muszą być nie wiadomo jakie stare elementy i stare dokumenty, żeby pokazać kontekst i historię. Dlatego, że za 20-30 lat, a mam nadzieję, że ta izba dotrwa do takiego czasu, to te wycinki już naprawdę będą historyczne. One już są historyczne, a będą jeszcze bardziej. I za 20-30 lat ta młodzież, która teraz jest w wieku nastoletnim, powróci do tej izby i szczerze wierzę w to, że przypomną sobie te wszystkie wycinki swoich ojców, matki, którzy są tam, babcie, dziadków. Pradziadków to już wtedy w gablotach, ale tak to właśnie sobie wyobrażam. Izba ma prawie 60, więc raczej w najbliższym czasie nie widzę możliwości, żeby ona przestała istnieć, zwłaszcza, że państwo ją teraz unowocześnili, odnowili, wyremontowali, zainwestowali trochę środków, ale przede wszystkim bardzo dużo czasu w dostosowanie tego i przygotowanie nowej wystawy. Wystawy, która będzie uroczyście otwarta już w najbliższą sobotę, 13 maja 2023 roku o godzinie 16 w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wielkopolskiej, które mieści się przy szkole w Dąbrówce. Warto wspomnieć, że otwarcie tej izby także państwo zaplanowaliście w ramach Nocy Muzeów, która będzie się odbywać. Będzie też szeroki program towarzyszący. Ja jeszcze zanim przejdziemy do tego może zaproszenia czy podsumowania, chciałabym się zapytać, dla kogo jest ta izba? Bo wspomniał pan wcześniej, że miała być to, że pana pierwszym takim celem było zachęcenie czy ponowne odświeżenie tych zbiorów, głównie dla mieszkańców Dąbrówki, którym nieco one spowszedniały, ale czy ktoś
może nie stroniarz mieszkający w Dąbrówce, ale ktoś kompletnie spoza Dąbrówki mógłby w takiej izbie znaleźć interesujące dla siebie tematy, interesujące eksponaty. Kogo by pan zaprosił, kogo by pan zachęcił do odwiedzenia waszej izby? Świetnie, że pani o tym wspomina, bo to jest mój drugi cel, który przyświecał temu, żeby tą izbę wyremontować i wyeksponować jeszcze bardziej. Już w tej chwili przed wejściem do izby znajduje się tablica informacyjna informująca o tym, jak można izbę zwiedzić, bo nie ukrywam, że ona nie jest otwarta tak jak muzea od, nie wiem, 8 do 16 czy jeszcze później, no bo nie ma po prostu takiej potrzeby. Ale i dodajmy, że pan jest także społecznym opiekunem tej izby, tak? Tak, więc cała ta praca, którą państwo wykonywaliście, opiera się na pracy wolontariackiej, więc jeśli ktoś chciałby zwiedzić izbę, powinien się kontaktować tak, według wytycznych. Tak, i mój numer faktycznie jest na tej tablicy, jest też mój mail. Jest też adres fanpage'a izby, bo taki już też powstał, ale też wspomina pani o tym, że jestem społecznym opiekunem. Tak, jestem społecznym opiekunem i faktycznie przez te 5 lat, jak tak sobie policzyłem w głowie tą pracę, bo to nie jest tylko praca fizyczna, ale również siedzenie przy komputerze i dłubanie, bo sam zaprojektowałem wszystkie te tablice informacyjne, które są w tej izbie, no bo po prostu jestem również grafikiem i umiem takie rzeczy robić, no to przepracowałem ja sam przy tej izbie 400 godzin, a przecież nie tylko ja sam pracowałem, tylko cały zespół, więc to naprawdę są setki, jeżeli nie tysiące godzin przepracowane przy tej izbie, plus firmy, które tam to robiły, plus oczywiście dobrzy ludzie, bo to nie tylko taka praca, ale również ktoś dał kawałek pieniądza na to czy na tamto i to też jest bardzo, bardzo cenne. Nie mógł pomóc w inny sposób, no to pomógł po prostu płacąc za coś, chociażby za zgranie filmu Izba Pamiątek z 65 roku. I to jest właśnie w tym wszystkim istotne. I ten mój drugi cel to jest taki, żeby Izba Pamięci w Dąbrówce znalazła się na mapie turystycznej regionu i to jest bardzo istotne. Moim zdaniem to jest równie istotne, porównując to do tego, żeby to się pojawiło na nowo w świadomości mieszkańców. Jeżeli ludzie będą przyjeżdżali do tej izby i ją zwiedzali i doceniali tą walkę o polskość, która w tej izbie kipi wręcz, no to jest właśnie ten cel, który chcę osiągnąć. Myślę, że to się stanie. Jeżeli przewodnicy turystyczni, jeżeli firmy, jeżeli organizatorzy wycieczek znajdą miejsce w tej na mapie swojej wycieczki, żeby tą izbę tam wcisnąć na te 1,5 godziny chociaż. No to się odbędzie tylko i wyłącznie z pożytkiem dla wszystkich. Dla odwiedzających i dla mieszkańców. Oni będą jeszcze bardziej dumni, że przyjeżdżają ludzie oglądać tą izbę, a ci ludzie, ja widziałem reakcję ludzi, którzy wchodzili do tej starej izby. Oni nie mieli świadomości, że tu się działy takie rzeczy. A myślę, że sposób pokazania w tej chwili tych wszystkich rzeczy jeszcze bardziej zachęca do tego, żeby zapamiętać to, jak ludzie walczyli o polskość w Dąbrówce Wielkopolskiej, ale nie tylko, bo na całej Babiej Mężczyźnie i w okolicach. I to jest ważne. Jeżeli te izby będą się odnawiały, a są takie plany również w innych miejscowościach, to można wręcz zrobić to, co zrobił Instytut i Ośrodek, czyli sieciować te wszystkie izby, zrobić jakieś wspólne ulotki i po prostu zainteresować tymi miejscami regionalistów, a oni już będą wiedzieli, co z tym zrobić i będą wiedzieli, kogo tam zaprosić, ale też zwykli ludzie o wiele bardziej skorzystają z tych miejsc i myślę, że to jest ten drugi cel, który tak naprawdę jest na równym poziomie z tym pierwszym, czyli ze świadomością mieszkańców.
Czyli tak naprawdę dla każdego zainteresowanego historią walki o polskość w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej, ale także historią samej Dąbrówki, bo takie informacje również znajdziemy na wystawie stałej. Ta izba stoi otworem i serdecznie Państwa zaprasza. Kontakt przez Pana Marka, który był dzisiaj moim gościem, serdecznie dziękuję. Cieszę się, że wspomniał Pan też o Instytucie. Mieliśmy niesamowitą przyjemność i objęliśmy jako Instytut Zachodni Izbę patronatem w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa, Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych, realizowanego przy wsparciu środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projektu prowadzonego przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Jest to izba, z którą niesamowicie miło i owocnie nam się współpracowało, także też pozwolę sobie w tym miejscu Panu podziękować. I czekamy z niecierpliwością. Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak wygląda nowoczesna Izba Pamięci, to serdecznie zapraszamy do Dąbrówki. 13 maja o godzinie 16 odbędzie się oficjalne otwarcie. Zachęcamy Państwa do polubienia fanpage'a Izby na Facebooku. Link będzie w opisie tego odcinka. I mam nadzieję, że do zobaczenia w sobotę z większością Państwa. Panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego. Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego. Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia.